Dzień dobry, kochani! Hej! Witamy w kolejnym filmiku. Tak. Dzisiaj jesteśmy z Karoliną i otwieramy kalendarz adwentowy, taki dziecięcy. Właśnie skończyliśmy nagrywać ciekawy kalendarz. Tak. To słowo. Ciekawy kalendarz, ale nie zdradzamy za bardzo. Podlinkuję poniżej, żebyście mogli zobaczyć. Myślę, że taki ciekawe, tam były fajne rzeczy, ale fajnie się pośmiałyśmy, to jest najważniejsze. Dobry humor przez całe nagranie. No i tutaj mamy taki ogromny kalendarz. To jest, nie wiem czy widać na kamerze, ale to jest, popatrzcie, połowę ja. Takie naprawdę spory kalendarz. Ja stwierdziłam, że bardzo chciałam przetestować ten kalendarz, bo kosztuje około 20, widziałam najtaniej na Amazonie 22 funty plus przesyłka 6 funtów. Tak jak Karolina często mówi, że jak zamawiacie przez Amazon UK, to można spokojnie, nie trzeba płacić cło czy cokolwiek, dopóki... Tak, i ta przesyłka jest szybka bardzo, bo mi przychodzi 3-4 dni, ja mam wszystkie paczki. No i to jest fajne, jak wiecie, my z Johnem mamy trochę takiego, jeśli chodzi o kupowanie książki dla Matyldy, i to są właśnie książki takie Disneya dla dzieci. I nie spodziewałam się, że to będzie takie duże. Jejku, jak mi wysłałaś linka, to naprawdę myślałam, że to będzie taka jakaś książka, wiesz, książka, album taki, a to jest po prostu ogromne. Ale to jest bardzo ładna rzecz w ogóle, żeby to wystawić. Nawet gdzieś, wiesz, tutaj tak. Będą święta, przy choince, super sprawa. No i tutaj z tyłu też jest pokazane, jakie bajki. Się fajnie otwiera tutaj, tylko kartką już otworzyłam. I w środku też to super wygląda. Dzięki, to jest takie duże. No, w środku tak fajnie wygląda i nie wiadomo co i jak. Tak, co to jest. I myślę, że ciekawe. Ja bardzo lubię te wszystkie bajki Disneya. Tak, ja lubię klasycznego Disneya, właśnie te takie za naszych czasów jeszcze. No, no a jaka była twoja ulubiona księżniczka? Księżniczka, wiesz co, jak byłam dzieckiem, no to Cinderella. Aha. Bo bardzo mi się podobało ta scena, jak ona poszła na bal i miała takiego koka i opaskę. I ja zawsze chciałam mieć taką fryzurę, jak byłam dzieckiem. I ten bucik szklany mi się podobał bardzo. No. Także tak, ona mi się bardzo podobała. Bardzo lubiłam Arielkę, bo to była taka inna bajka. No i Piękną i Bestię. A twoja? No, a właśnie Ariel była moja ulubiona, bo... I Belle w Pięknej Bestii, bo Belle lubiła czytać, ja też zawsze miała nos w książce, tak jak ona, i zawsze czułam się taka inna, bo inne dziewczyny dostawały, czy dziewczynki dostawały sukienki i się cieszyły, a ja zawsze chciałam tą lepszą, fajniejszą książkę, czy najnowszą, i dlatego tak czułam się, jak wiesz, jak ona, no i też ta historia jest fajna. Historia jest piękna, że nie patrzysz na... No, na zewnętrze, tylko wnętrze. Tak. Dobra, przejdźmy do bajek, bo zaraz je powspominamy. No. Ja bardzo chciałam znowu to otworzyć, no bo to jest, bardzo lubię tę tematykę. No, myślę, że fajnie. Ogromne. I też takie... No i też fajnie czytać po angielsku tym dzieciom. Jak słyszycie te śmieszne piski, odgłosy, to dzieci właśnie się bawią. Pokój obok. Dobra, jako gość tutaj u mnie zaczynam, a ja tak nie, że ja już w ogóle nic, jedynka tutaj. Jak to się w ogóle wyjmuje? Od góry. Nie chcę ci zepsuć, dobra. Ja tak odłożę tutaj. Dobrze, przed nami. Jestem ciekawa, bo w ogóle byłam bardzo ciekawa, czy to będą książeczki, czy to będą właśnie jakieś tam tylko foldery złożone, ulotki, a to jest coś takiego. I mamy dalmatyńczyki i bardzo lubiłam dalmatyńczyki, szczególnie kreskówkę. Zawsze się bałam Cruelli, ale zawsze tą postać podziwiałam, bo taka wow. Taki prawdziwy villain. No i pełna historia chyba, nie? Tak jak sobie... Wydaje mi się, że tak. Jak tak przeglądam, no to jest od początku. No. Oni, tak, jeszcze te pieski były malutkie. Tak, wydaje mi się, że to jest taki skrót całej historii. Albo jakaś taka, nie wiem, wycinek. Tak, tutaj ona miała ten wypadek. Aha, i że... And taka... that's what they exactly did. No. Taki skrót, ale taka poważniejsza historia, nie? Że tam... Pięć zdań, tylko takie fajnie, bardzo fajnie. Jest to based on the book, The 101. Czyli to jest taki wycinek, taki skrót książki. Super. I myślę, że fajne, bo to jest wystarczająco mało, że można wziąć w torebkę i do samochodu i... Tak.
dać dzieciom, albo do nie? samolotu, albo przed snem przeczytać właśnie jedną historyjkę i macie z głowy. Właśnie, jak fajnie wieczorami to otworzyć z dzieckiem i codziennie... I wybierz sobie. Codziennie czytać właśnie w trakcie świąt i to super. Takie fajne. Bardzo super, fajne. Super, jestem taka zwolenniczka, żeby więcej czytać dzieciom, to myślę, że to jest fajne. Dobra. Ja może na ten, zobaczymy jak to później będzie wyglądać. Dobra, dwójka. Tu, wyjmę ci. Dobra. Na dole. Mówię wam, to jest takie duże, że no, ciężko. Ale nawet ten papier jest fajny, nie? Taki... Naprawdę jest to ładnie zapakowane. Jak oglądaliście ten mój kalendarz, no to był tragiczny i był źle zapakowany, to jest bardzo ładnie zrobione. O, tutaj Mulan. To już to trochę po... Trochę w moim czasie. Powiem ci, że to jest zupełnie już ominęło mnie. Mulan, Pocahontas to są bajki, które mnie ominęły, bo ja jestem wcześniejsza. No, zresztą my jesteśmy chyba podobny rocznik. Tak. I to już nie była bajka z moich czasów. Jedyne, co mi zapadło w pamięć, to piosenka śpiewana przez Christinę Aguilerę. A, tak. Pamiętam, jak ona była na tych wywiadach, że ten wysoki cel. Tak, że nie mogła tego wyciągnąć, ale wyciągnęła ten coś tam, tak. No. No i Mulan, ale też fajne wydanie, wszystkie te obrazki właśnie z bajki Disneya, całkiem spoko. Pamiętam, że to był przełom, że wtedy Disney zaczął produkować bajki już nie tylko z pięknymi księżniczkami, które są blondyneczkami, ale wiecie, pojawiła się Pocahontas, która była Indianką, pojawiła się Mulan, która była tutaj w cesarstwie... z Chin. Chyba chińskim. Tak. Pojawiły się, później pojawiła się ta księżniczka i żaba, już nie pamiętam jak ona się nazywała, ta w zielonej sukience. Tiana. Chyba Tiana, więc tutaj Disney, chyba. chyba tak. Disney wszedł później, już nie był taki nastawiony tylko, wiecie, w jedną stronę, że ta księżniczka ma wyglądać tak, tylko w końcu. Były po prostu przedstawiciele wszystkich możliwych kolorów. No. Więc to jest super. 5, 9, 3, o tu. Daj tą Mulan, tu wsadzimy z powrotem. A, dobra. Bo będziemy. Tutaj. Bo zobaczymy, jak to będzie wyglądało później. Mi się wydaje, że to będzie później taki fajny przegląd. No. Fajna taka pamiątka. Może nawet co roku to wyjmować i. Tak, właśnie to jest super. Właśnie czytać, nie? Dumbo, to moje czasy. Ja zawsze płakałam na tej bajce. Nie chcę oglądać Dumbo, bo dla mnie to jest tak smutne. Ja w ogóle tak kocham słonie. No. Strasznie smutna historia, jak był w cyrku. Ja w ogóle nienawidzę cyrku. Jestem osobą, która po prostu mnie ciarki przechodzą, aż nienawidzę cyrku. Także to jest bardzo smutna bajka. Tak. Nie wiem, co sądzisz. I nie wiem, jakby jest teraz mocno kontrowersyjna, ta oryginalna, bo jest troszeczkę taka rasistowska. No, ale tak jak teraz, jak przełom czasu, to tak trochę się ogląda i tak... I nie jestem osobą, która myśli, że musimy się aż tak cenzurować i tak dalej, ale ta bajka, ten, ale ja też tą bajkę i Bambi, to jest dla mnie tak ciężko oglądać, ale tak jak w Bambi, tutaj ta muzyka jest super, taka bardzo, bardzo fajna i taka klasyczna. Tak, Disney, to jest naprawdę stara bajka. No, dobra, kolejne. Ty wyciągasz czy ja? Już nie pamiętam. Dobra, to ja wyciągnę. Zbliżaj siebie. Wyciągam czwórkę i mamy Incredibles. I to jest fajna bajka, ale też nie moje czasy. Tak, no to już i to jest jeszcze dwójka, więc nie ma mocni dwójka. Zupełnie nie znam. Znam jedynkę, dwójkę. No, tak, super bohaterowie. Fajne to jest, oglądałam to z Darkiem. Mhm. Ale to, nie wiem, to już dla mnie nie jest Disney. Zgadzam się, to jest dla mnie taki Disney razem z Pixarem. I fajna bajka i jakby... Fajnie, bo nie są rodziną, mi się to podoba, że to jest mama, tata. Tak, rodzina i fajna jest ta fabuła i myślę, że no chętnie obejrzy z Matyną, jak już dorośnie, do takich bajek, ale tu nie ma taki wiesz, nie ma takiego sentymentu do dokładnie. Tego. Dobra. Kolejne. Okay. Ale fajnie, że pomieszali stare i nowe bajki. Tak. Tu piątka. Tangled. A jak jest ta? Rozpunka? Rozpunka. Rapunzel? Rapunzel po angielsku. Czarka kredki na mnie tak mówi. Tak? A, no że zadzwonimy do Rapunzel. Co to jestem ja? A no, masz bardzo podobne włosy. Tutaj widzę podobieństwo. Ja. No i też pełna historia. Też bardzo była śmieszna, ale też nie moje takie. Nie moje też czasy. Czasy. Chociaż pamiętam Rozpunkę, bajki i ten. Zanim się pojawiła ta, były jeszcze inne wersje tej bajki. Aha. I pamiętam, że lubiłam je czytać.
jako dziecko. No. Bardzo mi się to podobało, że ona miała te włosy i że tam wciągała tego księcia przez tą wieszę. A ty właśnie masz mega podobne te włosy. No widzisz, to ja jestem. Szóstka o szóstka, mam szóstkę. Sorry, że nie pokazujemy wam tego kalendarza. Tak, no ale... Ciężko. Ciężko. Peter Pan! O! To jest taka historia, która jest... dla mnie jako dziecka to było zupełnie niezrozumiałe, bo to jest niby taki wyprawa, wiecie, do krainy dziecięcej fantazji. A kurde, to było takie i hardkorowe, bo byli ci piraci, którzy stawali na nich. Jakieś takie przygody mieli totalnie dziwne. Podobała mi się ta bajka, ale pamiętam, że zawsze miałam takie odczucia dziwne. Nie miałam takiego poczucia bezpieczeństwa oglądając tą bajkę. Wiesz, co mi chodzi? Że to było takie... Tak, ta fabuła taka ciekawa, że o młodości, ale bardzo mi się podobała jakby wersja tego Hook z Robin Williams. Nie wiem, czy A ja lubię też wersję kinową, tą ostatnią, tą sprzed 2 czy 3 lat. Też była fajna, czy widziałam? Nie, nie widziałam. Nie, ale no nie dla dzieci, moim zdaniem to nie jest dla dzieci. Taka, no, taka dla starszych dzieci. Tak, poważniejsza. Tak. Jako książka myślę, że spoko, ale jako bajka to... No. Dobra, kolejne. O, Moana. Nie moja. Tak, to zupełnie nie ten... A Moana to już są Hawaje, tak? Tak, tak, tak mi się tak, wydaje, tak, że to są Hawaje. I ten... To... Ale też tutaj poszli, to jest chyba w miarę niedawne, w sensie, nie wiem, przed 10 lat tak strzelam. No. Nie wiem. I też poszli już bardziej w tą dywersyfikację, żeby pokazać, reprezentować wszystkich. Tak. Tak, ósemka? Tak. I aż jestem podekscytowana, sprawdzę kolejna bajka. Jest syrenka, mała syrenka. Najbardziej lubię scenę, jak ona tym widelcem czesała włosy. Tak, to tak dla mnie zabawne. No i później jak miała te nogi, zawsze chciałam, żeby ona miała te nogi, żeby mogła wyjść do tego księcia. No to była taka romantyczna historia. No, także mała syrenka, skrót, na czym tu się kończy, oni tu walczą. I na koniec pocałunek, czyli jest to skrót historii po prostu. No, fajnie. Później ojciec jej dał nogi i wyszła do księcia. Fajnie. Fajnie. Mała syrenka, super. Ten krab był śmieszny. Czuję, że będziemy z Matydą oglądać po polsku i po angielsku te bajki wszystkie. Mm-hmm. O, Jungle Book. Zapomniałam o tym. Tak, ja też zapomniałam zupełnie o tym. To było fajne. No, tutaj są takie fajne piosenki. Tak. Często puszczam Matydzie, powiem szczerze, bo super piosenki z tego filmu. Ale pamiętam, że strasznie się bałam tego tygrysa. Mm-hmm. Bardzo się tego bałam i jakby jako dziecko nawet po tym filmie miałam koszmary. Mhm. A oprócz tego. Oprócz tego bardzo fajna. Tak. Dobra, 10 nie widzę, jest. Dobra, mam. Dziewczyna chyba szaleją, coś słyszę. Tak. Pinokio, Rety. Mam wrażenie, że te bajki są wszystkie smutne. Dobrze się kończą wszystkie, ale faktycznie czegoś uczą. I tutaj jest taka też nauka płynąca z tej bajki, że ten Pinokio kłamał. I że nie wolno kłamać, ale dosyć przerażająca, później oni wylądowali w brzuchu tego wieloryba i pamiętam, że tego się bardzo bałam, że on ich połknął i że oni siedzieli w tym brzuchu. No, także, ale pamiętam tą bajkę i te stare wersje, bardzo mi się podobało. Też, a i tą wróżkę też pamiętam na samym początku, to też było takie fajne, no. Dobra, 11 to jest kolejna bajka. I tutaj mamy The Incredibles oryginalna, pierwsza wersja Incredibles. To była fajna, ta ich przeciwniczka. Pamiętam, jak się nazywała. Nie ta, która robiła im te kostiumy. Jak ona miała na imię? Tam, wiesz, ja już nie... Ta z tymi okularami, która... Velma chyba? Jako projektantka dla tych super bohaterów, naprawdę super sprawa. No i wygrywają i są rodziną, naprawdę. Spoko. To co, mogę otworzyć moją rodzinę. Haha, ha, szukam dwunastki, dwunastka tu na to. Sobie wyciągnę. Jest 12 i jestem, mam nadzieję, że to będzie jakaś bajka dla mnie. I jest Frozen i totalnie, słuchaj, to nie jest moja bajka. Ja pamiętam, że ta Frozen się pojawiła i wszyscy do mnie pisali, zrób fryzury na Frozen. Aha. Wiesz, że to są te siostry i totalnie, słuchaj, ja nie widziałam w ogóle tej bajki. A nie oglądałaś czy jakoś? Wydaje mi się, że może widziałam fragmenty, jak jakieś dzieci oglądały. Ale to już jest totalnie moja bajka. Ja, na czym oni tu bazowali przy tej Królowej Śniegu? Nie, ja myślałam, że to jest na podstawie jakiejś, ale mogę się mylić, norweskiej, skandynawskiej bajce. No i właśnie o tych siostrach i tak dalej. Wiem, że Matylda gdzieś usłyszała tą piosenkę Mam ten moc, tak, Let it go. I ona teraz non-stop nakłada sukienki i mówi go, 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 go. I na sukienki mówi go. I musimy słuchać Mam tę moc.
codziennie z 2-3 razy. I naprawdę nie wiem, skąd ona to ma, bo nie oglądamy no, takich bajek z Matyldą, bo to jeszcze za długo, no, tak. A nie wiem, czy w żłobku po prostu puścili tą piosenkę, bo tam też nie ma telewizora, tak? Ale tak. Po prostu ta piosenka jest tak wpada w głowę, tak, bardzo, tak, naprawdę tak, zrobili dobrą robotę z tą piosenką. Że ona chce i mamy, nawet znaleźliśmy playlistę, że Let It Go w różnych językach i ona, puszczamy jej i tak jej się. A w ogóle byliście już w kinie z Matyldą? Nie. Nie. My też nie byliśmy. Myślę, że jestem młoda jeszcze. Mm. A ja byłam z Peterem już, jak miał 2 lata. Poszliśmy na zwierzątka i bardzo mu się podobało i byłam w szoku, żeby siedział. Ale to był krótszy film i tylko o zwierzątka. Aha, aha. Właśnie taki typowo dla dzieci. Aha. Nawet nie jakiś popularny. Aha. No to może właśnie... Pamiętam, że wtedy poszliśmy. O! Aladdin! Zapomniałam o tej bajce, ale też Genie to jest dla mnie po prostu był najlepszy... character, tak? A też znowu głos był Robin Williams po angielsku, nie wiem. Nie wiem po prostu. Tak, ale po prostu tak dobrą robotę zrobił, że teraz jak robią te wszystkie nowe wersje tych bajek takich na żywo, to nie mogę oglądać, powiem szczerze, że dla mnie to jest. Tak, tak. Próbowałam Lion King oglądać i dla mnie to było. Nie mogłam. No bo jesteś przyzwyczajona. Tak. Ja powiem ci, że z tą bajką, z tą pierwszą wersją mam takie mega wspomnienia, bo w dawnym kinie Moskwa, które było przy placu Unii, a już nie ma, przy tych lwach, poszliśmy tam z całą klasą, bo ja tam chodziłam niedaleko do podstawówki, poszliśmy z całą klasą właśnie na Aladdyna w pierwszej albo w drugiej klasie na Dzień Dziecka i pamiętam, że siedzieliśmy na balkonie i dla mnie to było takie przeżycie, że siedzimy na balkonie i oglądamy taką bajkę i wiecie, to było super. Totalne przeżycie. Pamiętam to do dzisiaj, naprawdę, więc, a to był 91 rok, albo 92, więc części z was nie było na świecie. Więc wiecie. No to ten. Dobra. 92, no. No. Monsters University, zupełnie nie moje czasy. No to jest już za Monsters Inc., a ja bardzo lubiłam, ale Monsters Inc. to jest Pixar, nie Disney. Pixar, no oni się połączyli no, tam to później. Teraz to samo w sumie. To już nie jest to samo. Ale okej, fabuła. Śmieszne. Ciekawa jestem właśnie, jakie wasze są ulubione bajki Disneya, czy właśnie bardziej te starsze lubicie? Czy nowe, które oglądacie ze swoimi dziećmi? Lion King. Ja byłam w Lion King w Broadwayu. I też w Londynie. A ja w Disneyu byłam w Lion King. W Disneylandzie. A, no to byłam super. Ten weź na żywo, jak tańczył, przepięknie. No, przepięknie. Ale i tak najbardziej lubię wersję tą starą, te piosenki. Tak. Właśnie te piosenki jakoś kiedyś były takie inne, nie? Takie... Nawet jak teraz puścisz, to każdy no. będzie pamiętał. Tak. Miały to przesłanie. No. A teraz musi być Let It Go, żeby to tam. Beauty and the Beast. Oh. No i Bella w tej pięknej żółtej sukience. Ona go później odczarowała i zamienił się w księcia, już nie pamiętam. Chyba tak. Tak, był pięknym księciem. Tam pocałowała go. A byłaś na tej wersji kinowej, która była tam, nie wiem, w zeszłym roku czy 2 lata temu. Bardzo fajna. Tak? Bardzo fajna, naprawdę jest przepięknie nagrana i gra tam Emma. Ta ładna Emma. Watson? Tak. Bella. Tak. Hi, Toy Story! To już jest chyba piąta wersja teraz wyszła w tym roku, tak, nie? Tak, kolejna. No, ale to też taki Pixar classic, myślę, że... A to był jeden z pierwszych, co? Tak, oni robili. Naprawdę był fajny. Tak, fabuła fajna, tak. Zupełnie coś innego, tak. Bez księżniczek, naprawdę fajnie. Żarty były też... Tak, żarty były, chociaż żarty są takie trochę dla dorosłych, tak jak w Shreku. Tak. Jak dorośli oglądają, mam już. Się śmieją, tak. A dzieci nie rozumieją do końca. A tu mam Ralph Breaks the Internet. W życiu o tym nie słyszałam. Pierwsza bajka, której nie znam, którą tutaj oglądam. Znasz to? Tak. Co to ale jest? Ale ja z Johnem też bajkę oglądamy, to brzmi dziwnie, ale bardzo lubimy. W życiu o tym nie słyszałam. W angielskiej wersji Seth Rogen jest głosem tego Ralpha i on jest, to jest fabuła właśnie, która jest w grach... komputerowych. Nie komputerowych, tylko te arcade games. A, okay. I to takie oldschoolowe. No i to jest chyba druga wersja, że podczepiałam się pod internet i tak dalej. Nie wiem, fajne to jest? Czy takie se? Mi się podobało, ale takie dla starszych dzieci, bym powiedziała, że już tak dla starszych. Bambi, pamiętam, go rysowałam. Rysowałaś go? Rysowałam, kalkowałam, rysowałam, przerysowywałam. To była taka dla mnie najpiękniejsza bajeczka. To była jedna z moich ulubionych scen, jak te skanki się pocałowali i to się zaromieniło.
i ten, jego przyjaciół Thumper, ten z nóżką, no. Jak tupa, to też mi się bardzo podobało. No, słodkie to jest, Bambi słodkie. Już prawie koniec. Lady and the Tramp, to jest jak ta scena, jak oni jedli ten makaron. To też jest taka klasyka i popatrz ile z tego jednego, ile razu pokazujemy. Wspaniały, to jest do dzisiaj na memach. Tak, do dzisiaj na memach. Wspaniałe, a bardzo stare sceny. No, no super to było, jak oni chcieli być strasznie razem, no. Później byli rodziną. Ten rodzaj psu, co jest Lady, to też mi bardzo się podoba. Super, to była naprawdę ekstra bajeczka. No i 21. O, Finding Nemo. Tak, gdzie jest Nemo. No, też fajna bajka. Taka nowoczesna, ale mi się bardzo podobała. Fajna, no bo te życie oceanów jednak, te żółwie, te krewetki, tak. No było wszystko mega fajne, super. Tak. Teraz mam tu 22. Cars, samochodziki. Pamiętam, że Peter jak był mały, to wtedy oczywiście musiał być Zigzag McQueen to był? Nawet nie pamiętam. Lightning McQueen. Lightning McQueen. U nas się chyba Zigzag nazywał, nie pamiętam już. W każdym razie pamiętam, że Peter był mały, nie miał tam z 3 latka pewnie. Te karsy weszły i wszystkie dzieciaki te karsy, szczególnie chłopcy. Fajne to było. To były te wyścigi samochodów, one mówiły. Mi się to podobało. To była fajna bajka. Mi jakoś nie przemówiło. Nie przemówiło. Nie. O, Coco. Nie znam. Też nowe też obejrzałam, bo chciałam po prostu zobaczyć z ciekawości. Super piosenki. Myślę, że ci będzie spodobać, bo to są takie Mexican, takie Cinco de Mayo, takie klimaty. Nie wiem, czy dla mnie to jest trochę bajka dla starszych dzieci. Muzyka super, naprawdę bardzo fajna muzyka i fabuła inna niż resztę. I to nie jest o miłości, że księżniczka tak dalej, tylko o miłości dla rodziny. Mhm. I pamiętać o rodzinie. I to mi się bardzo spodobało w tym wszystkim, że to była taka mega rodzinna bajka. Super. I tak, w taki bardzo pozytywny sposób i właśnie o takim chłopcu, co to wszystko nagle. Naprawdę, jak nie obejrzeliście, to polecam. Ostatnie. Zostań już? 24. Nie wiem, że ostatnie mam. No. Ale to pięknie wygląda, taki album się fajnie, zostawił. No. Jestem ciekawa. Toy Story 4. Dziwne. Aha. Powiem ci, że liczyłam, że w 24 będzie totalnie klasyczna świąteczna bajka Disneya. Tak. Ale nie. No. Toy Story 4. Czwórka jeszcze, bo to jest ta najnowsza. Tak. To nie chcę reklamować. Z tą łyżką, co on powiedział, że jest zabawką. To będzie śmieszne. No. Nie widziałam tego jeszcze, bo to chyba dopiero wchodzi do nas. Na pewno się wybierzemy. No ale... No, powiem szczerze, że mi się podoba to, że nie są świąteczne rzeczy, bo myślę, że cały rok można korzystać. Mhm. Ja myślę, że my to zostawimy dla Matyldy i będziemy jakby w trakcie świąt codziennie jej czytać, zrobimy sobie taką tradycję wieczorną, że będziemy jej czytać każdego dnia inną bajkę i to będzie coś nowego dla niej. Będzie sobie wybierała na przykład. Tak, będzie sobie wybierała. Myślę, że to będzie bardzo taka fajna tradycja właśnie na święta, ale trochę mi brakuje tych świąt w tym. Tak, troszkę tak. Trochę tutaj nie było, bo to jest advent kalendarz. Nie wiem, jakoś nie powiem ci teraz z głowy, która bajka tu powinna być, ale może któraś klasyczna właśnie, czy Śpiąca Królewna. Takie bardziej, a nie było śpiewu. Nie było, gdzie wiesz, tam był śnieg, tam wiesz, takie bardziej zimowe, no nie wiem, tak mi się wydaje. No, myślę, tego mi tu zabrakło. Myślę, że chcieli połączyć te nowe z tymi starymi, no ale na przykład mogli mieć te Incredibersje, nie musieli mieć tą drugą część i zamiast tej drugiej części to właśnie Śpiącą Albo Królewną. Albo Toy Story po co dwa. Tak, właśnie, Toy Story po co dwa. Ale myślę, że ty powiedziałeś, że chcą wypromować. Promować nową część, wchodzi do kin. Widzę, że myślisz marketingowo. Ale jeśli chcecie wydać to 20, to będzie tak około 125 zł. To jest sporo, ale myślę, że to jest taki kalendarz adwentowy, co można co roku korzystać. Tak. To nie jest taki... I zrobić z tego tradycję rodzinną. Tak, tak, tak. I to nie jest taki na jeden raz, na jeden rok. To jest naprawdę porządnie. To jest taka jakby prawdziwa książka z twardą okładką, w środku, popatrzcie jak to fajnie wygląda. Naprawdę przepięknie, powiem ci, że cena jest taka sama jak tego kalendarza, który otwierałyśmy przed chwilą na moim kanale i słuchajcie, to jest po prostu oburzające to, co my otworzyłyśmy na moim kanale, a mamy porównanie jak może być coś fajnie zrobione z głową i naprawdę przepięknie wykonane, dobrej jakości, co przetrwa ci przez lata.
A to, co my widziałyśmy, no totalne bazienie. Tak. Więc... jakby te książki, same książki, też papier, to nie jest ten najtańszy papier, to nie jest taki... te... i są te obrazki, wiesz, to nie jest tak, że to jest tylko... tak, 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 to nie są takie jednorazowe komiksy czy cokolwiek, tak. To jest naprawdę takie porządnie wydane i myślę, że będziemy korzystać z tego przez lata. No. Dobra, kochani, jeszcze raz podlinkuję kanały, Instagramy i tak dalej Karoliny poniżej. Bardzo polecam, bo myślę, że wam będzie się, naprawdę wam się spodoba. Szczególnie ja osobiście często oglądam otwieranie Karoliny kalendarzów, bo dziękuję, dla mnie to jest fascynujące, co tam jest. Pamiętasz. Przez to, że ja sobie tylko jeden kupuję co roku, to zawsze sobie patrzę, upatrzę, co polecasz, co nie. Jeśli chodzi o te kalendarze, to podlinkuję poniżej. Jak ten filmik wam się podobał, to kciuki do góry. Też chciałam was zachęcić, żebyście w komentarzach poniżej napisali właśnie, jakie bajki lubicie najbardziej, jakie wy macie na przykład kalendarze adwentowe dla dzieci, bo to też możemy się dzielić tą wiedzą, a co was się sprawdziło. No jak zawsze, kochani, Matylda i ja i Dzidzia, która będzie już niedługo, życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!